Korzystając z wykresu funkcji f, wskaż nierówność prawdziwą. Żeby rozwiązać to zadanie, to będziemy musieli niestety po kolei sprawdzić każdą z tych nierówności i zobaczyć, która z nich jest prawdziwa. Zacznijmy od nierówności z punktu A. Mamy tutaj po lewej stronie nierówności zapis f od minus 1. Taki zapis oznacza, że chodzi o wartość funkcji przyjętą dla argumentu x równego minus 1, czyli na naszym wykresie szukamy x równego minus 1, on jest w tym miejscu i patrzymy, jaką wartość tutaj przyjmuje funkcja. No prawdopodobnie przyjmuje wartość około 2,5, czyli możemy napisać, że f od minus 1 jest równe 2,5 i to ma być mniejsze od wartości funkcji przyjętej dla argumentu x równego 1. Czyli patrzymy, jaką wartość przyjmuje funkcja dla jedynki, przyjmuje wartość równą minus 2, czyli f od 1 jest równe minus 2. No i sprawdzamy, czy ta nierówność jest prawdziwa. 2,5 jest mniejsze od minus 2, oczywiście to jest nieprawda, czyli to jest fałsz, tu możemy sobie napisać, że nie. Sprawdźmy teraz nierówność z podpunktu B. Patrzymy na wartość funkcji przyjętą dla argumentu x równego 1, wartość w jedynce, f od 1 jest równe minus 2. No i teraz patrzymy na wartość funkcji przyjętą dla argumentu x równego 3, f od 3 jest równe 1. No i teraz sprawdzamy, czy minus 2 jest mniejsza od 1. Oczywiście to jest prawda, czyli tu jest tak, zatem to będzie prawdopodobnie dobra odpowiedź do tego zadania. Jeszcze dla pewności sprawdźmy, czy odpowiedzi C oraz D są fałszywe. F od minus 1. Minus 1 jest w tym miejscu, f od minus 1 to jest tak, jak sobie już wcześniej sprawdziliśmy, 2,5. I to ma być mniejsze od f od 3. F od 3, wartość funkcji od x równego 3 jest równa 1. 2,5 jest mniejsze od 1. No oczywiście nie, czyli ta nierówność jest fałszywa. No i jeszcze sprawdźmy nierówność z podpunktu D. F od 3 jest równe 1. No i to ma być mniejsze od wartości funkcji przyjętej dla argumentu x równego 0. Dla 0 funkcja przyjmuje wartość 0, 1 jest mniejsza od 0, no oczywiście nie, także ta nierówność również jest fałszywa. W związku z tym jedyna prawdziwa nierówność to nierówność B, no i to jest prawidłowa odpowiedź.